Nikt się nie chwali, nie czytam. W szkole nie znosiłem angielskiego. Za to wypada powiedzieć, matematyki nie ruszam. Żyjemy w świecie ilościowym. Uświadamiam uczniom, że matematyka towarzyszy im zawsze, kiedy rzucają do kosza lub wypijają kubek wody. Uczę ich myślenia liczbowego. To ważna umiejętność, która przyniesie im w życiu różne korzyści. Szkoła publiczna Summit w San Jose w Kalifornii. To trzecia placówka w tej sieci szkół publicznych. Pierwsza, Summit Prep, parę lat temu uczestniczyła w programie Czekając na Supermana. My zaczęliśmy w tym roku. Postanowiliśmy zrobić coś innego niż pozostałe szkoły w sieci. Wdrożyliśmy specjalny program nauczania matematyki. Łączymy metodę tradycyjną z zajęciami z wykorzystaniem komputera. Ułatwiamy dzieciom przyswajanie wiedzy. O Khan Academy dowiedziałem się w zeszłym roku szkolnym, chyba po konferencji TED Talk. Zainteresowaliśmy się tematem. Obiecali nam ścisłą współpracę i pomoc. Zaczęliśmy rok szkolny, nie wiedząc, co z tego wyjdzie. Mówimy im, czego potrzebujemy, a oni spełniają nasze prośby. Z czasem będzie to przebiegać jeszcze sprawniej. Khan Academy ma wiele zalet. Nauczycielom utrudnia pracę, bo wyżej wiesza poprzeczkę. Czytając raporty, łatwo dostępne, myślisz, może ta lekcja, którą uważałem za odpowiednią dla całej klasy, będzie dobra tylko dla 20% uczniów. Przemyślę to. Czy zadania będą za trudne dla 80% klasy, czy przeciwnie, zbyt łatwe? Zadając pracę domową, często utrwalasz błędy i złe nawyki. Khan Academy jest super, bo natychmiast daje informację zwrotną wszystkim 36 osobom w klasie. Ja bym im tego nie zapewnił. Każdy uczeń dostaje taką informację przy każdym zadaniu. Błędy się nie utrwalają. Teraz uczniowie przyswajają procesy i uczą się poprawnie je stosować, a nie tylko tego, jak przebrnąć dalej. Traktują tę metodę jak grę wideo. W grze ciągle się mylisz. I w matematyce też. Podobnie jak we wszystkich innych szkolnych przedmiotach. Warto uczyć się na błędach. I nasi uczniowie właśnie to robią. W porę uczą się na błędach. Robią postępy, uczą się matematyki, zamiast tylko udawać, że coś rozumieją. Tak jak dorośli, muszą mieć wyznaczony cel. Przekonaliśmy się, że konkretne, osiągalne cele motywują uczniów. Każdy może otworzyć stronę Khan Academy i powiedzieć, mój cel to zrobić 6 ćwiczeń. Widzisz postęp w procentach. Gdy zrealizujesz cel, program cię o tym informuje. Uczniom odpowiada ten system oceny własnych możliwości. Chętnie stawiają sobie cele i cieszą się, gdy je osiągną. Uczniowie zmienili podejście. Są bardziej odpowiedzialni i świadomi swoich postępów w nauce. Zdają sobie sprawę, co wiedzą, a czego nie. Więcej mówią o swoich potrzebach. Mnie jest łatwiej pracować, bo lepiej znam uczniów. Khan Academy nie pozwala ukrywać braków w wiedzy. Nauczyciela zachęca, żeby przygotowywał świetne lekcje dla jak największej liczby uczniów. To możliwe dzięki informacjom o postępach. Wzrasta motywacja i chęć rozwiązywania zadań. Mając wybór, nie wróciłbym do poprzedniego systemu nauczania.